Witam Was w kolejnym treningu Boskiego Smoka. Dzisiaj będzie hardkorowy trening w stylu ninja, w totalnej ciemności. Jak widzicie, nie ma zapalonego światła, wywaliło korki w całym bloku. Zmuszony jestem trenować w zupełnej ciemności. Powiem Wam szczerze, że taki trening nawet mi się podoba, bo już nieraz go robiłem. Dla mnie nie ma problemu, mogę trenować w ciemności, ale Wy tego nie zobaczycie. Dlatego ustawiłem lampę błyskową w telefonie, żeby móc nagrywać ten filmik właśnie, żebyście widzieli obciążenia, sztangę, mnie, bo za chwilę Wam pokażę, co się stanie, kiedy wyłączę lampę błyskową. Będzie totalna ciemność, nie zobaczycie nic. Wyłączyłem lampę błyskową i teraz nic nie widzicie. Dobra, pora zacząć trening. Hardkorowy trening w stylu ninja. No nie mam tych dwójek. Szukałem wszędzie, nigdzie nie ma tych krążków po 2 kilo. Są w samochodzie, w garażu. Zatem zmuszony jestem użyć większych. I zamiast 51,5 będzie 57,5. Dodamy 20, 40, 47,5 i 10, 57,5. Teraz jest dobrze. Dobra, mamy ciężar 57,5 kg i to trzeba wziąć 40 razy. Cholera wie, czy mi się uda. Jeszcze nie są skręcone. Ale ja naprawdę w hardkorowych warunkach muszę trenować. O kurwa. Nie dam rady 40 razy w życiu. We 2-3 serie to wszystko. Ale jeszcze i razi po oczach ta lampa błyskowa. Przydałoby się skręcić, ale musiałbym znowu te 40 kilo odjąć, założyć, potem znowu, a to dodatkowe siły kosztuje. A wszystko przez to, że nie mam przy sobie tych dwóch dwójek. Dobra, spróbuję. No. Najwyżej nie będę robił wszystkich ćwiczeń, albo zrobię na tricepsa mniejszymi ciężarami. Na klatę to mogę powalczyć, bo klata jest silna. Jeszcze krzywo założyłem. Ugh.
Muszę uwierzyć w swoją siłę, a na pewno się uda te 40 powtórzeń. No ciężar jest duży, 57,5 kg, z 10 kg więcej niż 2 dni temu. A powinienem stopniowo sobie zwiększać obciążenie z treningu na trening. Po 4, po 5 kilo, a ja od razu 10. Może to jest sekret mojej siły właśnie. Tam się jedna osoba pytała, jaki jest mój sekret właśnie, czy sylwetki, czy siły, czy treningu, bo ktoś tam trenuje pół roku i nie ma takich efektów jak u mnie. U mnie jest sprawa prosta. Ja po prostu wierzę w swoją siłę. Wierzę w swój plan treningowy, wierzę w swoją dietę. Wierzę w swoją wytrzymałość. U mnie wiara czyni cuda. Nie muszę wyglądać jak Arnold, ani Rambo, Rocky, ogólnie Stallone, czy inne gwiazdy Hollywood. Nie muszę tak wyglądać. Wystarczy, że wyglądam lepiej niż jakikolwiek przeciętniak. Pamiętacie, jaki byłem wąski w klatce, w barkach? A teraz poszerzyłem się w plecach, barkach, klatce. Miałem małe, wątłe rączki. Teraz są już nawet w miarę zbudowane te ramiona. Kolejne 10 powtórzeń. A jest 10. Udało się. Dobra, ostatnia seria. Już 30 za mną. Teraz będzie kolejne 10 powtórzeń. Dałem radę. 40 powtórzeń ciężarem 57,5 kg. Jeny. Ja naprawdę jestem potężny. Przez chwilę na początku wątpiłem. Mówię, a gdzie tam 2-3 serie to wszystko? Ale potem powiedziałem, że muszę uwierzyć w swoją siłę. Uwierzyłem i dokonałem. 40 powtórzeń ciężarem 57,5 kg. Jestem naprawdę silny, ale stanę się jeszcze silniejszy. Dobra, wyciskanie na klatkę mamy zrobione. Możemy 40 kg obciążenia. Wtedy było ile? Na tricepsa 27,5 kg, tak? No to dołożymy 20 kilo, po 10 czy po 5 lepiej? Po 5. Nie ma co przeginać. Jedne piątki już są.
piątki trzeba dołożyć. Tym bardziej, że już i tak o 10 kg na klatkę wziąłem więcej. Kurde. Dobra. 37,5 kg na triceps. O 10 więcej niż ostatnio. Dobra. Ale wtedy... No tak. Jak zauważyliście, teraz prowadziłem łokcie przy samym ciele. Nie było żadnego rozproszenia na boki, tylko przy samym ciele. O, aż muszę zobaczyć filmik, jak to wyszło. Dobra. Druga seria. Nadgarstki pobolewają, ale muszę zrobić jeszcze kolejne dwie serie. Trzecia seria. Wyciskania wąsko na triceps. Pamiętajcie, że wszystko jeszcze robię na nieskręconych ciężarach. Dobra, ostatnia seria wyciskania na triceps. Dobra. 80 powtórzeń samego wyciskania już za mną. I to wszystko o 10 kg więcej niż 2 dni temu. Masakra. Czekam jeszcze wiosłowanie. Pora na wiosłowanie. Ciężar o 10 kg więcej niż poprzednio. To było 17,5, teraz jest 27,5. Yeah.
10. Następne ćwiczenie, uginanie na biceps. Tutaj też ciężar o 10 kg ciężej niż ostatnio. Muszę po 5 kg z każdej strony dodać, to wychodzi 10 kg. Ale mniejsza mam piątki. Ta seria się nie liczy, bo mi spadły krążki i muszę zrobić ją od nowa, więc zrobiłem. Te były dwie, tamta trzecia i się nie udała, to teraz poprawiłem trzecią i za chwilę będzie ostatnia. A tam wtedy zrobiłem 5 powtórzeń i przy piątym się wyśliznęła. Ale czuję przedramiona jak palum, takie twarde i napięte. Ostatnia seria.
Koniec. Hardkorowo będzie te barki ćwiczyć. Byłby koniec treningu. Zobaczymy jeszcze, jakby było przysiady ze sztangą, siedząc na ławce.